Jak polonez, to wiadomo, maturzyści. Im bliżej egzaminów, tym ten związek jest bardziej widoczny i zaobserwować można go nie tylko podczas studniówek, co dziś udowodnili maturzyści z Rudy Śląskiej, którzy odtańczyli poloneza na Rudzkim Rynku. Warto dodać, że to już ugruntowana doroczna tradycja, bo stało się to po raz ósmy. Fatima Orlińska. Ponad 300 tegorocznych maturzystów zaprezentowało efekty swoich wielotygodniowych przygotowań do studniówkowego poloneza. Część z nich swój bal maturalny ma już za sobą, niektórzy wciąż jeszcze przed. Wszyscy natomiast jednogłośnie przyznają, że ta tradycja to nie tylko sposób na integrację, ale i odskocznie od przedmaturalnego stresu. Pierwsze próby były trudne, jak zaczynaliśmy, ale to było już dawno. I te takie skrupulatne ćwiczenia, jakie odbywaliśmy blisko co tydzień z panią Zgodzaj, ucząca nas WF-u, pani, no to przygotowały nas bardzo i jest to miłe zrelaksowanie się wobec tej myśli matury. Myślę, że jest to taniec taki bardzo naturalny, dostojny. Jest to w końcu taniec narodowy, także myślę, że wszyscy będą mieć przyjemność. Rudzki polonez zapoczątkowany został z inicjatywy jednej z nauczycielek. Prowadząc próby z klasami maturalnymi, oglądałam w telewizji, w różnych miastach, na rynkach odbywały się takie tańce. Ja mówię, dlaczego my tego nie możemy zrobić u siebie? Więc wyszłam z tą inicjatywą, zgłosiłam się do Urzędu Miasta, czy jest coś takiego możliwego do zrobienia. Urząd Miasta mi pomógł, MOSiR również, więc już kolejny raz spotykamy się na rynku z wszystkimi maturzystami z naszego miasta. W pierwszej parze prowadzącej poloneza poszedł prezydent miasta Michał Pierończyk, który już dziś życzył maturzystom osiągnięcia najlepszych wyników. Przy tej okazji wspominał również swój bal maturalny. Pamiętam, myśmy ćwiczyli go w drugim LO w Rudzie Śląskiej Wirku, w Morcinku, który tu też dzisiaj jest i w ogóle pani Mariola jest jakby pomysłodawczynią, nauczycielka z tej szkoły. No i później matura była na hali, wtedy się w halach te matury, te studniówki odbywało na Halębie. Więc tam, gdzie dzisiaj blisko jest akwadrom, to ja tam wtedy bawiłem się na maturze z moją klasą z drugiego LO, więc była czwarta D wtedy. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam. W Rudzie Śląskiej w tym roku do matury przystąpi ponad 600 osób.